ostatni przystanek przed Półwyspem Karpas, do którego mamy jeszcze około godzinki, to jest Agios Filion, czyli taki kościół świętego Filiona. To, co teraz widzimy, to jest kościół czy bazylika wybudowana w X wieku, ale na gruzach, tutaj na ruinach, które widzimy, bazyliki wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej z około V wieku. Dlaczego tutaj to powstało? Tutaj była taka wioska, bo znajdował się tutaj niedaleko taki port Karpazis, dość ważny. Natomiast ten kościół z V wieku nie przetrwał długo, bo około VII po prostu został zrównany z ziemią, zniszczony w wyniku tych najazdów arabskich. I dopiero później tutaj na gruzach został odbudowany ten kościół, który widzimy. To obecnie jest ruina. Tak naprawdę jest tutaj jakiś tylko zajazd taki, gdzie można wypić kawę, coś zjeść, ale obok plaży po prostu jest kościółek. Nie wiem, czy tam się będzie dało wejść, ale przynajmniej z zewnątrz to sobie zobaczymy. No, niesamowita, fajna, bizantyjska architektura. A w ogóle to jest tak fajnie tutaj skąpane w promieniach słońca. Tutaj gdzieś właśnie był ten port niedaleko i gdzieś czytałem, że nawet są widoczne pozostałości murów otaczających go. No, a tak to tutaj wygląda. Najfajniejsza rzecz to są mozaiki, które się zachowały, ale to sobie zaraz zobaczymy, bo wchodzimy do kościółka. W drodze na Półwysep Karpas odwiedziliśmy malowniczy położony nad morzem zakątek, miejsce ważne na mapie wczesnego chrześcijaństwa Cypru. Karpazja, także znana jako Karpazion, była starożytnym miastem na Cyprze, położonym na północnym brzegu Półwyspu Karpas, w odległości 3 km od współczesnego miasta Rizokarpaso. Według tradycji zostało założone przez fenickiego króla Pigmaliona z Tyru. Posiadało port, którego mola są widoczne do dziś. Miasto zostało opuszczone w IX wieku na skutek najazdu arabskiego. Kościół został wybudowany w X wieku naszej ery, ale spoczywa na ruinach znacznie starszej bazyliki bizantyjskiej z V wieku. Nosi on nazwę po świętym Filonie, który nawrócił miejscową ludność na chrześcijaństwo. Filon został wyświęcony w IV wieku przez biskupa Salaminy Epifaniusza. Kościół to typowa konstrukcja bizantyjska z trzema apsydami. Doskonale zachowały się cysterna na wodę, chrzcielnica i mozaiki. Wszystkie pochodzą ze wcześniejszej budowli. Tak naprawdę jest to druga taka pozostałość, którą zobaczyliśmy z czasów wczesnochrześcijańskich tutaj na tym terenie, która się po prostu łączy z historią Cypru. Pokazuje, jak bardzo to wszystko tutaj było złożone, ile tutaj kultur się mieszało po prostu ze sobą. No to jest większe niż ten kościółek, w którym byliśmy. Czemu on się nazywa kościołem czy bazyliką świętego Filiona? Ten Filion ponoć to była osoba, która tutaj właśnie miejscową ludność nawróciła na chrześcijaństwo. Stąd też nazwali na jego cześć ten kościół. Wejdę sobie tutaj, może nikt nie będzie krzyczał, bo tutaj są te ruiny tego z V wieku kościółka. To chyba jest jakaś cysterna, nie wiem, na wodę czy na coś. Ale w każdym razie bym tak nie chciał wpaść. No i tak to wygląda, można sobie zwiedzać takie fajne ruiny.
mówię tutaj na Cyprze, to jakbyśmy dobrze poszukali, to jest tego bardzo dużo. Natomiast to, co jest najfajniejsze, to są po prostu mozaiki, posadzka, która się tutaj zachowała. Zrobi to niesamowite wrażenie. Tam nie wiem, czy to nie jest chrzcielnica. Tutaj mówili, że się zachowała dość spora chrzcielnica. No chodzę po czymś, co ma ponad 1000 lat. Poza podstawy kolumn. Robi to wrażenie. Takie sobie coś tutaj fajnego stoi. W takiej scenerii bajkowej. Widać, miejsce nie jest dość popularne, bo tablica informacyjna, która tutaj była, jest już mocno wyblakła. Po prostu. Także... Czy tak to wygląda? Ja myślę, że w lecie też tutaj jest fajnie, bo obecnie mamy połowę marca. A i tak wyglądało. Także tyle zwiedzenia ruin wczesnochrześcijańskich. Ja jeszcze będę chciał tutaj odpalić drona i zrobić coś z góry. Mam nadzieję, że nikt nie będzie krzyczał, bo zwłaszcza te posadzki, te mozaiki, to musi wyglądać bajecznie. Tyle od nas. Pozdrawiamy.